Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie zademonstruję Wam, w jaki sposób rozłożyć na części, czyli zdemontować dość sporo elementów, które z listy sobie spisałem, o które kilkanaście osób mnie prosiło, żeby pokazać, jak to zdemontować. Więc po pierwsze będzie to manetka tutaj cała odnośnie wycieraczek, druga manetka odnośnie świateł. Te dwa plastiki, góra, dół, będzie pokazane, w jaki sposób zdemontować immobilizer. Gdy na przykład wymieniacie sterownik silnika, to też musicie immobilizer zdemontować i wymienić na inny, zgodny ze sterownikiem silnika. Będzie pokazane, w jaki sposób rozłączyć z lewej strony, jak się to nazywa, stacyjkę, bo tu wkładamy klucz, ale tam jest stacyjka, która uruchamia nam silnik. Będzie pokazane, jak wyciągnąć poduszkę tutaj z kierownicy, czyli ten cały przód. I ogólnie pokażę Wam tutaj, jak są te guziki podpięte. Czy coś jeszcze? Chyba nic. Będzie jeszcze też pokazane, tak jak mówiłem, wyciągnięcie całej wkładki tutaj na klucz, czyli tego, co tam, gdzie wkładamy nasz kluczyk, dlaczego będziemy to wyciągać, bo bez wyciągnięcia tego nie wysuniemy całego immobilizera, czyli takiego kółka plastikowego z elementem tutaj elektronicznym, który jest na wtyczce. Mam nadzieję, że bardzo dużo rzeczy tutaj Wam pokażę i wykorzystacie sobie to. Oczywiście będzie Wam potrzebny do tego, po pierwsze, jakiś taki klucz, jakie to klucze będą potrzebne, torksy różnego rodzaju, chyba dwa typy, i zwykły śrubokręt krzyżakowy, czyli mniej więcej coś takiego, z różnymi końcówkami, imbusami. Oczywiście dowolny zestaw, tak naprawdę nawet wystarczy taki zwykły zestaw ze standardowymi torksami, też sobie poradzimy. I jeszcze do tego wszystkiego będzie nam potrzebny albo właśnie tutaj taki cienki z końcówką cienką śrubokręcik płaski, albo właśnie taki bardzo cienki śrubokręcik, ewentualnie ten taki precyzyjny, bardzo cienki, żeby odblokować całą stacyjkę, żeby można było wyciągnąć kluczem, przekręcamy i wysuwamy. Ale to wszystko Wam pokażę, tak więc spokojnie do celu. Jak patrzałem w internecie, to takich filmików jest bardzo mało albo prawie w ogóle, dlatego też zebrałem te rzeczy, o których mi piszecie, co byście chcieli, żeby pokazać, jak się to wyciąga. No i właśnie w tym momencie taki filmik dla Was tutaj tworzę. Tak więc to jestem ja, Bogdan, cześć Wam. Gdybyśmy tutaj chcieli na przykład kierownicę wymienić, to jedyne co, to musimy tutaj jakimś dłuższym kluczem odkręcić tą śrubę. Żeby ją odkręcić, to nie może być mała grzechotka, duża grzechotka, najlepiej z przedłużką, albo klucz dynamometryczny jest taki fajny, duży. I odkręcamy sobie tą śrubę, wtedy całą kierownicę możemy po prostu podmienić na inną. Tylko pamiętajcie, że odjąć trzeba w tym miejscu i w tym miejscu całą tą wtyczkę oraz tą wtyczkę. One tędy tutaj przejdą i bez problemu potem drugą kierownicę, którą tędy też przekładamy przewody, i w ogóle problemu nie będzie. To by było, myślę, na tyle. Tu chyba widzę, też jest jakaś wtyczka, być może ją po prostu wystarczy sobie z tamtej strony odpiąć, ale to i tak nie ma sensu, bo zostawiamy zawsze tutaj poduszkę, zwykle naszą, jeżeli mamy sprawną. Czy coś jeszcze? Jeżeli ktoś jest na przykład nieprzekonany, czy ma poduszkę w samochodzie, czy ktoś mu opornika nie wsadził, sprzedając samochód, to zawsze możemy sobie otworzyć właśnie tak jak teraz i spojrzeć, czy tutaj jest poduszka, czy wszystko jest tak jak trzeba. Uszkodzone, jeżeli poduszki by nie było, to tego elementu metalowego by tutaj nie było, tylko no nic by tam nie było. Dobra, tak więc każdy wie już, jak kierownicę rozmontować. Jeżeli całą byśmy chcieli, to tą dużą śrubą, a jeżeli tylko poduchę, no to sami widzieliście. Z tyłu wystarczy, tak jak pokazywałem, te dwie śruby odkręcić od tyłu torksem T30 i już znajdujemy się we wnętrzu. Gdybyśmy chcieli te guziki podmienić tutaj, bo mamy uszkodzone, bo coś z nimi nie tak i tak dalej, tu są takie małe torksiki. Dwa, wystarczy je odkręcić i tu już przewody idą do kosteczki, można bez problemu i jeden i drugi element podmienić. Niektórzy tutaj po prostu podmieniają sobie oświetlenie w środku, bo w środku są, jest to podświetlana listwa, te wszystkie sześć elementów świeci, ale mnie to jakoś nie bawi, więc zostawiam standardowe oświetlenie. Czy coś jeszcze? Pipak oczywiście nie działa, bo prąd jest rozłączony, czyli ujemna klema. Dobra, myślę, że to tyle. Już wiecie, jak zdemontować sobie poduszkę.
Tak więc ja ją montuję teraz delikatnie na swoje miejsce. Oczywiście odwrotnie, bo kierownica mi się skręciła. A Wam dziękuję. Oczywiście subskrybujcie kanał. Macie tam bardzo dużo różnych poradników. Łącznie ze wszystkimi elementami, immobilizerem, wajchami. Wszystko to, co tu się da zdemontować. Tak samo konsolą środkową. Jak to się po prostu demontuje, to będziecie wszystko widzieć. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Pozdrawiam.